Więc wszystko jest na dobrej drodze. O, patrzcie, jaki piękny kolor. Właśnie tak powinno to wyglądać. Witajcie! W dzisiejszym odcinku przyrządzimy sobie, mam nadzieję, smaczny, niedzielny obiad. Drugie danie, schabowy z ziemniaczkami i sałatą. Cały dzień... Jeśli żuk stoi pod garażem, to wiedz, że coś się dzieje, a dzieją się tu naprawdę dobre rzeczy. Zobaczcie, jaki ładny kawałek schabu bez kości. Mamy też już oskrobane ziemniaki, a więc nie pozostaje nam nic innego, jak tylko odkręcać gaz. Na początek wstawię wodę na ziemniaki. Woda na ziemniaki wstawiona, więc możemy zająć się naszym schabem. W tym celu wykorzystam sobie żuka, aby na jego solidnej ramie pokrajać i potłuc schabowe. Piękny dźwięk. Zazwyczaj kraję je na takie plastry, może nawet troszkę grubsze. Zależy, jak się ukroi. Mamy go tu prawie kilogram, więc nie tak mało. I teraz przechodzimy do rzeczy, bez której ciężko sobie wyobrazić niedzielę, a więc bicie schabowych. Konkretne będą. Niestety pogoda nam zaczyna płatać figle, jednak to jest dobry czas na gotowanie. Przeniesiemy się z ziemniakami na tamtą stronę. Jarek, dlaczego? A zaraz wam powiem. O tak, już woda się gotuje, ale na razie jeszcze nie możemy wrzucić ziemniaków, ponieważ ja zawsze robię tak, że przelewam je gorącą wodą przed wrzuceniem. Wydaje mi się, że są wtedy smaczniejsze. Jeśli wrzucilibyśmy je zimne, to bardzo ostudzą nam tą wrzącą wodę i będą się dłużej gotować. Nie będą tak chrupiące. O tak. A przeniosłem ich na tamten palnik, ponieważ patelka jest duża i tu by się nie zmieściły. Po przekątnej ma trochę dalej. A, zapomniałbym o soli. Myślę, że płaska łyżka, może nawet więcej niż płaska, wystarczy. W zależności ile ziemniaków mamy, na ile osób, tyle trzeba posolić. Pogoda niestety psuje się coraz bardziej, jednak nie damy za wygraną. Robimy panierkę. Jajka najpierw. I bułka tarta. Możemy mieć jedynie problem ze smażeniem, bo olej nie lubi wody. Więc trzeba będzie smażyć pod przykryciem. W innym wypadku olej może prysnąć nam do oka. Ale może za chwilę trochę przestanie i zrobimy bez przykrywki. Pięknie tak zanurzam w jajku naszego schabuszczaka. I cyk, teraz do bułki tartej. Można również do mąki, albo do mąki i potem do bułki tartej. Ale ja od wieków, można powiedzieć, robię to w ten sposób, a więc tylko bułka tarta. I to zazwyczaj wykorzystuję do tego swoje. Zeschnięte bułki. Nie kupuję bułki tartej, tylko na tarce tre wysuszone bułki. O tak. Z doświadczenia wiem, że na około pół kilograma schabu będą nam potrzebne dwa jajka. O to to. No i dobrze, mamy już trzy. Więcej nam się na patelkę nie zmieści.
A więc jedziemy. Pamiętając jeszcze o soli i o pieprzu, w zależności ile kto lubi takich przypraw. Cały dzień. To jest właśnie połączenie wody z olejem. Trzeba uważać. Widzieliście, co się może stać. W międzyczasie sprawdzam ziemniaki, czy się przypadkiem nie ugotowały, ale jeszcze. Jeszcze na nich nie pora. A propos pora. Zmniejszyłem trochę poziom ognia, ale teraz jest już dobrze. Ziemniaki też powoli dochodzą. Więc wszystko jest na dobrej drodze. O, patrzcie, jaki piękny kolor. Właśnie tak powinno to wyglądać. Spokojnie, nic się nie dzieje. Wszystko jest pod kontrolą. Warto wziąć to pod uwagę, że nawet gotując obiad może nam się coś stać. Niebezpieczne schabowe. Gorsze od szlifierki kątowej. Tak, ziemniaki też już są gotowe. Prawie rozgotowały się, więc będą idealne. Teraz trzeba je tylko ładnie odcedzić. W ten sposób. Woda z nich będzie idealnym przysmakiem dla ototo. Jeszcze potrząść, by się trochę rozleciały. Im mniej będą mieć w sobie wody, tym lepiej. O tak. I niech odparują. A my wracamy do naszych niebezpiecznych schabowych. Bo jak widzicie, już są idealne. Jarek, z drugiej strony pokaż. Też są dobre. O, ja lubię takie przypieczone. Na ostrym ogniu. Nie tracimy ani chwili, robimy następny rzut. O tak. Akurat znów będą trzy, więc idealnie zmieszczą się na naszej patelce. Okej. Nasza kuchnia nie stoi równo, więc trzeba od czasu do czasu przemieszać ten olej. Jarek, ale czy one będą dobre, jak są robione na tak spalonej patelce? Oczywiście, ta patelka jest spalona tylko z wierzchu, to się tylko tak wydaje. Zresztą skosztujemy i zobaczymy, jak smakują. Tak, oto to, zaraz coś dostaniesz ty też. Soczyste, idealne. Tak, tak. Pycha! Nie da się powiedzieć. Aby jednak nie było powtórki z rozrywki, musimy cały czas wszystkiego pilnować. Nie ma czasu na degustację. O! Trafiłem na ostatni moment. Ale tak jak mówiłem, ja lubię dobrze przypalone. Idealne wręcz. Zaniosę wodę po ziemniakach bliżej ototo. Oczywiście na razie jest za gorąca. Dostanie ją razem z ospą. Ale to akurat jest dobry moment, żeby wam pokazać ototo. Cielątko. Już duży jest, kurde. Ale ładny. Tak. Zobaczymy, jak wyglądają teraz z drugiej strony. No jeszcze troszeczkę.
I ta ostatnia porcja będzie już musiała być smażona na nowym oleju, bo ten już jest za bardzo przypalony. Trzeba dobić jeszcze dwa jajka. O, to. I damy troszkę patelce odpocząć. A ja w tym czasie powtórzę całą operację na spokojnie teraz. Może pogoda pozwoli zrobić to tak jak należy. Teraz nie ma aż tyle na głowie, bo nie gotują się ziemniaki. A wtedy gotowały się ziemniaki, śpieszyłem się, bo deszcz. Więc wiecie jak jest. Świeża patelka, świeży olej. Nie będę bardzo jej rozgrzewał, bo jak widzicie deszcz na nią pokrapuje, przez to takie słychać wystrzały. Dlatego zawsze uważamy z gorącym olejem. Ze wszystkim trzeba uważać. Nie załatwi nas szlifierka, to załatwi nas patelka. Dobrze obtaczamy w bułce, to się nie przypali. Teraz zostało to zrobione, można powiedzieć, wzorcowo. Zmniejszę jedynie płomień, lepiej niech się dłużej smażą, bardziej dogłębnie niż tylko z wierzchu, a szybko. Mamy czas. Ale moglibyście powiedzieć, Jarek, jakieś warzywa, może jakaś surówka, tak? To dobry pomysł. Myślę, że najlepsza będzie sałata zerwana świeżo, prosto z pola. Tak, właśnie taka. Już taką przygotowałem. I oto właśnie już ta sałata umyta, pięknie podana ze śmietaną. Tak, wlejemy ją tutaj po całości, można powiedzieć. Oto to. Oto to wie, że tutaj coś się dzieje i chciałby zobaczyć, co Jarek robi. I właśnie dopiero takie drugie danie lubię w niedzielę sobie zjeść. Niestety deszcz wymusza na mnie ten pośpiech. Jarek, znowu przypaliłeś. Ale ja takie lubię. I u mnie w domu też takie lubią. Ale jeśli chcecie zdrowo jeść, to polecam nie przypalać, tak? I używać dużo mniej oleju, niż ja użyłem. Użyłem go więcej też dlatego, że kuchnia nierówno stoi. Po prostu z jednej strony schabowy jest utopiony, a z drugiej w ogóle nie pływa w oleju. Tak, i ta sałata. I nawet mimo tego, że pada deszcz, to taki widok na talerzu powoduje uśmiech. Tak, tak bym to widział. Ale wysmażone, ale dobre. Pycha. Taki obiad pod własnym garażem smakuje lepiej niż w najlepszej restauracji. Spróbujcie, naprawdę warto. Oczywiście na pierwszym miejscu jednak pamiętajcie o bezpieczeństwie. Bo z gotowaniem żartów nie ma. Także cóż, na dzisiaj to by było na tyle w tym moim kulinarnym programie. Mam nadzieję, że wam się podobało to moje smażenie. Co będzie następne, nie wiem, ale póki co trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie, cześć!